witajcie na moim kanale, ja jestem Roxana i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale poświęcony serialowi Szpital. Będzie to trzeci odcinek, w którym grałam, a tak naprawdę nie wiem, który z kolei, ale będziemy reagować już po raz trzeci, więc jest to trzecia część. Jeżeli nie widzieliście poprzednich reakcji na odcinki, w których grałam, to gdzieś Wam tutaj zostawię na karcie u góry. A dzisiaj będzie to odcinek taki mocno cringe'owy i chyba jednak najgrubszy ze wszystkich, a na pewno taki mój ulubiony i taki, w którym najładniej wyglądałam. I tak, znowu byłam tą złą. Ale mega mi się podoba, jeżeli Wam też, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Jeżeli zostawicie 350 łapek w górę pod tym filmem, to nagrywam część czwartą. I napiszcie mi w komentarzu, który odcinek z tych, na które już reagowałam, podoba Wam się najbardziej. A jeśli nie, to chociaż napiszcie w komentarzu zima dla zasięgu i napiszcie mi, czy też u Was taka piękna zima jest za oknem jak u mnie. A teraz przechodzimy do reakcji. Dzisiaj przygotowałam odcinek 971, już tutaj jestem gotowa i powiem Wam szczerze, że trochę tutaj będzie cięć, bo ten odcinek jest mocno taki nie dla YouTube'a, troszkę będzie musiał być cenzurowany, więc zapraszam do oglądania. Na SUR przyjeżdża Nikola Kocoń. Pacjentka dała się namówić koleżance na sponsoring. To ja jestem tą koleżanką. 20-latka spotkała się w pubie z mężczyzną, który ma utrzymywać ją w zamian za... Jednak dziewczyna miała ogromne wątpliwości i uciekając ze spotkania spadła ze schodów. Na oddział... Idę. Nadchodzę. Dociera koleżanka 20-latki. To ona przekonała pacjentkę do sponsoringu i umówiła z mężczyzną. Sama od 2 lat ma swojego sponsora i jest zadowolona z takiego życia. A ty co ze mnie, idiotkę robisz? A ty co ze mnie, idiotkę robisz? Sorry, no nie mogłam, czułam się jak prostytutka. Ale już to przerabiałyśmy, wiesz co, praca jak praca. No ale nigdzie tyle nie zarobisz. Masz być głównie dostępna wieczorami i w weekendy. A poza tym zabiera cię na imprezy firmowe, wakacje za granicą. Mówię ci, to jest super życie, żeś miała kasę na studia. No i czas na to wszystko też. Ale ja tak chyba nie dam rady. Wiesz co, widzę, jak ci na tych studiach zależy właśnie. Lubię cię, chciałam ci pomóc, ale jeżeli ty nie chcesz, no to już jest twoja sprawa, nie? To już jest twoja sprawa, nie? Czekaj. Co? Sorry, no. Mam taki mętlik w głowie, no. Zrozum. Myślałam, że dam radę, ale zobaczyłam tego kolesia, zaczęłam z nim gadać, bo po prostu nie mogłam. Dlatego stamtąd uciekłam. Dziewczyno, no jak zarobisz na studia? Jak sobie dasz radę? Zsuwasz w tej śmierdzącej kebabowni, ledwo... Zsuwasz w tej śmierdzącej kebabowni? Ledwo starcza ci na życie, studia już zaczęłaś zawalać. Więcej niż tysiaka to ty tam nie zarobisz, a uczyć się musisz. Przecież ja to wszystko wiem. No właśnie. A z Danielem będzie ci super, nie musisz się o nic martwić, mówię ci. Będziesz miała czas na studia, kasy na książki i na to wszystko. Pracujesz parę lat, a później pójdziesz do pracy, kiedy będziesz chciała. Może masz rację. Ale proszę nie siadać na łóżku pacjentki. To co, umówić was? Wiesz co, on do mnie dzwonił. Mówił mi, że mu się mega spodobałaś. Do mnie dzwonił i mówił mi, że mu się mega spodobałaś. Boże, jak ja się wcielam w takie role, to mam wrażenie, że jestem taka, nie wiem, mało naturalna, ale z drugiej strony trochę mam taki image ogólnie, lub może mi się wydaje. Jak się zdecydujesz, to ja go jeszcze przekonam. Wiesz co, lepszego sponsora niż on, to sobie na pewno nie znajdziesz. No okej, okay, dobra. Ale on ma tutaj do mnie przyjechać? Przecież jestem cała pokiereszowana. No a co to szkodzi? To tylko rozmowa o pracę, no nie? Straszne rzeczy. Straszne. To, że bo no, ja się mam z kimś spotkać, ktoś tu przyjechać ma do mnie, no ale no, co z tym krwiakiem? Pani się może spotkać, tylko nie wolno pani wstawać. Za chwileczkę zrobimy prześwietlenie nad gardło. Nikola! Na oddział dociera starsza siostra dziewczyny. 28-latka nie ma pojęcia, że pacjentka zdecydowała się na sponsoring, by studiować. Ona sama nie jest w stanie pomóc młodszej siostrze. Spadłaś z tych schodów. No, Nikola, załatwione. Słuchaj, dzwoniłam do tego sponsora, udobruchałam go, no i już tu jedzie. Tylko nie słuchaj tego tym razem, bo wiesz, no drugiego razu może już nie być. No i ogarnij się jakoś na jego przyjazd. Oczywiście bierzcie to wszystko na żarty i to jest w ogóle jakieś niepoważne. Dlatego też ten odcinek jest mega, 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 mega cringe'owy. No i tutaj ona jakby się dowie, że tak naprawdę ta jej siostra chce pójść w złą stronę. No i ogólnie ja będę znowu tą złą, która namawia właśnie biedną dziewczynę do złych rzeczy. A ja nie jestem zła normalnie. No ale takie mam rolę. Dorota, poczekaj!
Kobieta jest wściekła na koleżankę siostry. Chce, żeby dziewczyna zostawiła 20-latkę w spokoju. Masz do tego nie namawiać, to porządna dziewczyna. Czy ja ją do czegoś zmuszam? Wiesz co, mówiła mi, sama zdecyduj. No i wybrała, no nie? Wiesz co? No i wybrała, no nie? Nie no, ja mam jakiś taki dziwny ton mega. W ogóle trochę lampuciarski. Na SOR dociera 35-letni Daniel Barski, który chce utrzymywać 20-latkę w zamian za usługi seksualne. Mężczyzna miał wcześniej kilka utrzymanek i nie widzi w tym nic złego. Mam nadzieję, że drugi raz mnie nie wystawi. Pomyśl sobie, co jej w ogóle odwaliło. Przyszła, przywitała się i nagle patrzę, jej nie ma. Wiesz co, trochę się przestraszyła. Mówiłam ci, ona dopiero zaczyna, no ale już jest spoko, bardzo jej zależy, no i tym razem na pewno nie zwieje. Jak mało który odcinek, to ja ten odcinek tutaj tworzę, mam wrażenie, że po prostu moja osoba jest taka mega charakterystyczna, gdzie w tych pozostałych, no nie do końca tak było, byłam tam złą, ale gdzieś tam było więcej tych osób, które po prostu tworzyły jedną całość. A tutaj wiecie, jakby całą tą dynamikę ja tworzę, całych akcji i w sumie taka ta rola była, nie wiem, po prostu mi się podoba, tak jak mówiłam, jest to mój ulubiony odcinek, no. Kurczę, to dobrze, bo jak na razie żadna moja panienka tak mi się nie spodobała jak ona. A co jej się w ogóle stało? Ona jest sprawna? Wiesz co, trochę się poobijała, ale nic jej nie będzie. To dobrze, bo nawet nie zdążyłem jej przetestować, tak szybko uciekła. Wiesz co, usiądź sobie tutaj i ja zaraz po nią pójdę, zawołam ją. Tylko streszczaj się, i tak już straciłem dużo czasu, a muszę jeszcze podjechać do firmy. Jasne. No leć po nią, mało. Okej. Okej. Nikola. Dziewczyna jest zdenerwowana czekającym ją spotkaniem z przyszłym sponsorem. Wyglądam nieźle, przyznajcie. Robi to wbrew sobie, ale nie widzi innego sposobu zdobycia pieniędzy na studia. Weź się zdecyduj, dziewczyno, chodź, idziemy. Okej, muszę wziąć się w garść, ale to gdzie mam iść? No do barku, słuchaj, on już tu jest, wszystko jest załatwione. Reszta jest w twoich rękach. Załatwiam ci zarąbistego gościa, no... Nie skrzań tego. Słuchaj, ja już muszę lecieć do pracy, bo mój sponsor po mnie dzwonił. No więc życzę ci powodzenia, no i daj znać, jak poszło. Dobra? To na razie. 35-latek niecierpliwie czeka na spotkanie z dziewczyną. Ale już idę do domu, ale pokażę wam jeszcze jedną scenę, która jest po prostu... główną sceną tego odcinka. I jest to taka scena troszkę jak ten cały sponsor traktuje tą dziewczynę. Która jest troszkę prześmiewczo zrobiona i wiem, że wtedy jak byliśmy na planie właśnie, to reżyser bardzo się śmiał z tej sceny i była ona bardzo dużo razy nagrywana, bo po prostu chcieli, żeby to było tak aż, wiecie, prześmiewczo strasznie nagrane, zrobione i zaprezentowane, że dziewczyny takie właśnie są traktowane przedmiotowo. Chcę omówić z nią szczegóły ich układu. 20-latka jest roztrzęsiona. Proszę, kogo ja widzę? Siadaj. No i? Co tam? Jak ta twoja ręka? To tylko stłuczenie. Chyba nic mi nie będzie. To dobrze. Mogłabyś się uśmiechnąć? Uśmiechnąć? No tak. Chcę zobaczyć, czy masz białe zęby. Wiesz, nieraz będziesz się pokazywać ze mną w towarzystwie i muszę wiedzieć, jak się prezentujesz. No śmiało. No szerzej. No okej. Straszne to jest. No a ja... dziewczyna lekkich obyczajów. Zostałam po prostu tutaj w tym odcinku troszkę tak zmiażdżona, tak wiecie, troszkę wizerunkowo tak naprawdę, no ale ja się tym nie przejmuję. Mam nadzieję, że wy też odbieracie to jako taką tylko rolę. Jest to gra, jest to takie troszkę dla zabawy, dla żartu. Można poznać fajnych ludzi wtedy na planie właśnie takiego serialu. Można poznać też prawdziwych aktorów, poznać reżyserów, czy jakichś asystentów reżyserów i też właśnie poczuć tą pracę z kamerą, z mikrofonami i tak dalej. I jest to bardzo fajne doświadczenie, wiadomo, i troszkę takie doświadczenie, które na przykład może mi się teraz przydać z moją kamerą, którą mam tutaj, i pomóc mi właśnie też troszkę może przełamywać się z tym, że do was mówię, czy jakoś tam gestykuluję, czy jak naprawdę wyglądam, jak powinno padać światło i tak dalej, i tak dalej. To też właśnie nas uczy tego wszystkiego, więc te odcinki są tak naprawdę tylko jakimś etapem w naszym życiu, w moim życiu, który jest ciekawy, fajny, a że role mam takie cringe'owe i jestem zawsze tą złą, no to ja już nic na to nie poradzę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i jeżeli wam się on podobał, to zostawcie łapkę w górę, no i subskrybujcie mój kanał, pamiętajcie, bo to jest bardzo ważne.
Mam nadzieję, że do końca tego roku wbijemy dużo subskrybentów, jeszcze nie wiem ilu, ale chcę, żebyście ze mną byli, bo filmików będzie coraz więcej i są cały czas. A teraz żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!